Znacz pizzy, witam się z Wami z Radomia. Zjemy tutaj także włoskie makarony, zjemy świetne śniadanie, napijemy się dobrej kawy, spróbujemy czegoś słodkiego. Ja mam na imię Maciej i zapraszam do oglądania. Wizytę w Radomiu zaczynamy od kuchni włoskiej. Oczywiście, tak jak przed każdym wyjazdem, zapytałem Was w różnych źródłach, gdzie warto w Radomiu zjeść i bardzo dużo restauracji z kuchnią włoską mi polecaliście. Na pizzę, na makarony, niektóre restauracje to były takie restauracje i z kuchnią włoską, i z kuchnią polską. Generalnie większość Waszych rekomendacji dotyczyła czegoś, co jest w jakiś tam sposób z kuchnią włoską związane. Ja stwierdziłem, że chcę iść tylko do jednej restauracji z włoskim jedzeniem i tym sposobem wylądowaliśmy w Mela Rossa, czyli w Czerwonym Jabłku. Ze wszystkich tych restauracji włoskich wydało mi się to miejsce najciekawsze, najbardziej takie włoskie, typowo włoskie. No i miało też sporo dobrych opinii. Zjemy tu jakieś makarony, może jakieś desery. I miejmy nadzieję, dobrze zacznijmy wizytę w Radomiu. Zaczynamy od przystawki. Bardzo prostej, ale generalnie tutaj są takie proste włoskie antipasti. Są talerze wędlin, talerze smażonek, tatary. No i krewetki podane na sosie z białego wina, masła, pietruszki, czosnku i peperoncino. 5 krewetek na talerzu, dużo pysznego, mocno czosnkowego sosu, krewetki jędrne, dobrze przygotowane i do tego coś, co w menu nazywało się dżanką, a jest to ciasto od pizzy najprawdopodobniej, bo tutaj pizzę też można zjeść. My dzisiaj próbować pizzy nie będziemy. No i to ciasto jest idealne do zrobienia włoskiej skarpetty i wylizania w ten sposób sosu. Zajadamy się makaronami i muszę pochwalić siebie. Dobry research zrobiłem i wybrałem faktycznie dobrą włoską restaurację. Tutaj makarony są przygotowywane na miejscu. I tutaj mam bucatini alla carbonara. Makaron podobny do spaghetti, aczkolwiek grubszy. Bardzo popularny przede wszystkim w środkowych Włoszech, czyli właśnie w Rzymie i w okolicach. Zresztą tak jak carbonara. No i to jest carbonara, która by mogła być podawana w Rzymie. Świetny makaron, przygotowany al dente. Do tego guanciale ser pecorino romano, żółtko jaja, no i trochę pieprzu. Tego sosu jajecznego, wymieszanego z serem, przyprawami, nie ma tutaj jakoś strasznie dużo. Tylko jest go tyle, że ten makaron oblepia. No i właśnie tak carbonara pamiętamy z Rzymu. Jest to dość słona pasta ze względu na obecność guanciale, które samo w sobie jest słone. Ale taka właśnie carbonara dość słona powinna być. Jeden z lepszych makaronów carbonara, jaki jedliśmy w Polsce. No i generalnie w sumie, bo poza Polską i Rzymem za często carbonary nie jemy. No i śmiało polecam, jeśli tutaj będziecie. W ogóle widziałem w menu, że jest też wersja carbonary, ale z dodatkiem owoców morza, z tuńczykiem, z ośmiornicą, z krewetkami. Brzmi to trochę dziwnie, ale może być to smaczne. Także jeśli jedliście coś takiego tutaj albo gdzie indziej, to danie nazywa się carbonara di mare, no to dawajcie znać w komentarzach, bo w sumie jestem ciekawy. Dzisiaj postawiliśmy na taką klasykę, ale drugi makaron jest z kolei z krewetkami. I to jest makaron piccinelli. Pici to też jest rodzaj makaronu, również jest podobny do spaghetti, również jest grubszy niż spaghetti, ale pochodzi bardziej z Toskanii. I my w Toskanii taki makaron faktycznie jedliśmy, kiedy byliśmy tam w 2021 roku. Próbowaliśmy go w jakiejś takiej losowej restauracji. Tutaj jest to wersja piccinelli, czyli czarny makaron pici, prawdopodobnie farbowany sepią. Do tego krewetki, te same, które mieliśmy w przystawce, także dalej świetnie zrobione, jędrne, o odpowiedniej konsystencji. No i mam taki sos, lekko słodkawy, lekko cebulowy, ale z dodatkiem czosnku znowu, z dodatkiem chili. No i mamy też szpinak. Generalnie zacząłem się zastanawiać, jedząc te dwa makarony, jakie jeszcze mogą być tu pyszne pasty. Widzę tutaj też taką opcję degustacji. Jedna wersja z owocami morza, druga z mięsem nie z morza. No i jestem ciekawy, ile spośród 6 pozycji, które są w degustacji, to są makarony. Bo te makarony są naprawdę tutaj świetne. O, jaki kremowy. A, dobry sernik. Jest to bardzo, bardzo kremowy sernik na bazie serka Philadelphia oraz z dodatkiem camemberta. To ciekawe. Jakoś w pierwszym kęsie nie poczułem tego camemberta, ale generalnie nie jest to tak słodki sernik, jak mogłem się spodziewać. Więc teraz wezmę więcej. Troszkę i spróbuję. Pyszny jest, bardzo kremowy. Jest doskonały sernik, inny niż wszystkie do tej pory, jak jedliśmy. On się wręcz leje, ten serek. Jest taki zaskakujący bardzo.
Nie no, ten sernik jest, słuchajcie, przepyszny. Posmak Camemberta pojawia się po chwili. Jest to posmak, aftertaste. Czyli zjemy i dopiero czujemy tego Camemberta. Ale jest to taki Camembert posłodzony. Jakbyście wzięli Camemberta i go dosłodzili w jakiś sposób. I to tak trochę smakuje. Nie jadłem wcześniej czegoś takiego, mimo że jadłem już takie bardziej wytrawne serniki gdzieś. Ale tutaj ta też lejąca, kremowa konsystencja zjawiskowa. Dobrze się w tym radomie zaczyna. Zamówiliśmy na deser nie tylko sernik, ale też cannoli. Dwa cannoli. Tutaj też na miejscu wyrabiane. Zaraz zobaczymy, czy cannolo jest odpowiednio chrupkie. Bo powinno to się robić w taki sposób, że wypiekamy to ciasto, a dopiero przed podaniem takiego cannolo napełniamy go kremem z ricotty. Tutaj drugie cannolo jest z kremem pistacjowym. Wygląda godnie. Spróbuję. Jest dobre, bardzo dobre. Chrupiące. Ten krem też mi smakuje słodki, ale nie przesadnie. Zobaczmy z kremem pistacjowym. Z tego co pamiętam, na Sycylii bardziej mi smakowały mimo wszystko te klasyczne cannoli z ricottą. Cannoli ze wszystkiego, co tutaj jemy, smakuje nam chyba najmniej. To ciasto jest bardzo kruche, bardzo cienkie. Bardziej mi przypomina w smaku faworki niż cannoli, które jedliśmy na Sycylii. Ten krem pistacjowy nie jest tak pistacjowy, jakbym chciał. Ten posmak pistacji nie jest jakoś super wyraźny. Z kolei cannolo z kremem z ricotty też nie do końca nas satysfakcjonuje ten krem. Bardziej o konsystencji bitej śmietany, a jednak na Sycylii ten krem z ricotty był bardziej zbity. I na przykład porównując do cannolo, które jedliśmy w Białymstoku, w restauracji po kuchennych rewolucjach, no to jednak tam w Białymstoku nam bardziej smakowało. Za to tutejsze makarony smakowały nam bardziej niż te z Białegostoku, a to ze względu na to, że po prostu są tutaj wyrabiane na miejscu. A ten sernik stąd, to jest, słuchajcie, powód, dla którego powinniście się przestać śmiać z Radomia. Nigdy czegoś takiego nie jedliśmy i jest to naprawdę wybitny sernik. Ceny. Krewetki w białym winie 34 zł, Piccinelli 38 zł, Bucatini alla Carbonara 35 zł, cannoli sycylijskie 24 zł, sernik 26 zł. No i jeszcze sobie piliśmy tutaj winko. Dwa kieliszki były po 25 zł, a dwa po 19 zł. Także łącznie wydaliśmy 245 zł za naprawdę pyszne włoskie jedzenie. Mamy już kolejny dzień i przyszliśmy na śniadanie do restauracji Kraft. To miejsce polecaliście nam zdecydowanie najczęściej obok słynnych zapiekanek z Moniuszki. I jest to restauracja, którą prowadzi Mateusz Nowak, finalista jednej z edycji Masterchefa. Zjecie tutaj zarówno śniadanie, jak i oczywiście dania obiadowo-kolacyjne w późniejszych godzinach. Co ciekawe, też tutaj jest pizza i makarony, ale nie tylko. Dużo osób poleca to miejsce na śniadanie. Ceny za śniadanie tutaj jeszcze zaczynają się od 15 zł, także można zjeść tutaj naprawdę przyjemnie cenie śniadanie, ale my oczywiście troszkę poszaleliśmy i zamówiliśmy raczej te droższe pozycje z karty. Pierwsze pochodzi z takiej jesienno-zimowej wkładki. Jest to jajecznica podana na maślanym toście, mocno maślanym i dość chrupiącym. Jest to jajecznica ze świeżo startą truflą, coś niesamowicie aromatycznego. Jak ten talerz pojawił się u nas na stole, to od razu poczuliśmy mocny zapach tej trufli, który bardzo lubimy. No i samo danie poza wyraźnie truflowym aromatem jest też mocno maślane, bo zarówno ta jajecznica musiała powstać na masełku, jak i ten tost jest pełny masła. Także jest troszkę tłuściutko, ale jest to przyjemnie tłuściutki smak. Sama jajecznica jest średnio ścięta i pyszna. Świetne śniadanie. Ja z kolei zamówiłem jajka po benedyktyńsku w wersji cubano. No i mamy jajka po benedyktyńsku. Dwa jajka w koszulce, oblane sosem holenderskim na takiej maślanej bułeczce, bardzo smacznej również, ale nie tak maślanej jak ten tost do jajecznicy. No i do tego dodatki w postaci szynki gotowanej, takiego prosciutto cotto oraz lekko stopiony ser cheddar oraz szynka wędzona, taka właśnie szynka kubańska, lekko rozłażąca się, lekko poszarpana. Nie widać jej za bardzo pod tym jajem, pod tym serem i pod sosem holenderskim, ale tutaj jest na przykład, o, na widelcu. Ona jest bardzo aromatyczna, prawdopodobnie marynowana w jakichś cytrusach. Do tego dość mocno soczysta i troszeczkę pikantna. O ostrość dba też sos, którym te benedykty zostały dodatkowo oblane. Lekko pikantny, trochę kwaśny.
kojarzy mi się z wieloma amerykańskimi sosami, które jedliśmy w Stanach, ale no, gwiazdą tego śniadania jest zdecydowanie ta szynka wędzona, szynka kubańska, coś pięknego. Pamiętam, że kiedyś na Powiślu byliśmy w takim miejscu, które przygotowywało kubańskie kanapki i tam to mięso było gorsze, tutaj jest o wiele bardziej soczyste. Ono często może wyjść za suche, jeśli nie dopilnuje się wszystkiego. No a tutaj to śniadanie jest naprawdę idealne, również te jajka wyszły naprawdę dobrze. O, jeszcze ogóreczki mam, zapomniałem o ogóreczkach. Piklowane ogóreczki. Także polecam wam to śniadanie. Ja w ogóle słyszałem o śniadaniach w Krafcie, że niektórzy tu przyjeżdżają specjalnie z Warszawy. Jest to godzina półtorej, także nie jest aż tak daleko. Aczkolwiek pamiętajcie o tym, że tutaj nie ma rezerwacji w porze śniadaniowej, a ponoć w weekendy bywa tłumnie, także można swoje odstać w kolejce. Oczywiście w Warszawie też jest mnóstwo dobrych śniadaniowni, ale nie kojarzę akurat tego typu dań jak tutaj. Kubańskie jajka po benedyktyńsku, czy jajecznica z truflami. Może gdzieś jest. Jeśli tak, to piszcie w komentarzach. Jakie ceny? Benedykty Cubano 29 zł, jajecznica z truflą 35 zł, Americano 12, Flat White 14, więc razem wyszło 90 zł za naprawdę świetne śniadanie. Czuję, że tutaj jeszcze kiedyś wrócimy, tym bardziej, że oczywiście poza śniadaniami jest także oferta popołudniowa, która też się wydaje ciekawa. Są faktycznie te makarony i pizza, ale też są inne rzeczy w karcie, więc kto wie. Może wrócimy. Przyszliśmy na kawę, jesteśmy w kawiarni Kawka Coffee, pisane przez 2V. Jest to miejsce, w którym można zjeść śniadanie, można zjeść coś słodkiego, można napić się kawy, w tym kawy jakości speciality. Używają tutaj ziaren z palarni Wotsi Coffee. Jest to palarnia z Radomia. I tutaj mamy akurat ziarna z Etiopii o mocno cytrusowych nutach, a także o nutach zielonej herbaty. I to rzeczywiście tutaj czuć. Naprawdę bardzo smaczna kawa zaparzona w Chemeksie. To chyba mój ulubiony sposób zaparzania. Chemeks 500 ml kosztuje tutaj 24 zł. No ale to jest taka ilość dla dwóch osób, także 12 zł na głowę za naprawdę pyszną kawę. I z racji tego, że tutaj nic nie jemy, o jednym miejscu na jedzenie z Radomia wam powiem. Ponieważ z Radomia pochodzi taka mini sieć tajskich restauracji Patataj, za którą odpowiada Łukasz Kadziewicz, czyli wieloletni reprezentant Polski w siatkówce. Oprócz tego, że Łukasz Kadziewicz ma lokal Patataj w Radomiu, no to ma też w Warszawie. Był film na kanale z restauracji Łukasza Kadziewicza i z tego co się orientuje, w punkcie w Radomiu jest mniej więcej to samo. Także w Radomiu można zjeść też fajne tajskie jedzenie. My tutaj spijemy kawkę, popracujemy troszkę i pójdziemy gdzieś dalej. Przed obiadem zeszliśmy jeszcze do drugiej kawiarni. Nie jest to kawiarnia z kawą specialty, ale jest to kawiarnia dość znana, takie miejsce spotkań w Radomiu. Nazywa się Puszczyk przy ulicy Moniuszki i możecie tutaj zarówno się czegoś napić, jest szeroka oferta napojów, od kaw, przez herbaty, gorące czekolady, po jakieś napoje alkoholowe, no wyboru co nie miara. No i oczywiście są też desery. Ja zamówiłem brownie. Takie więcej niż przyzwoite brownie, klejące się, mocno czekoladowe, sprawiające dużo radości. Jakby było mi mało czekolady, to zamówiłem jeszcze klasyczną, gorącą czekoladę. Jest to czekolada mleczna. Też jest kilka różnych wariantów tej gorącej czekolady. Jest na przykład wersja z chili, jakieś takie bardziej deserowe wersje, gdzie jest jeszcze jakaś bita śmietana. Są wersje z procentami. To, co mi się podoba w tej czekoladzie, że to jest faktycznie rozpuszczona, mleczna czekolada. W smaku naprawdę dobra. Nie jest to wyrób czekoladopodobny, ani nie jest to też jakieś takie zwykłe kakao. No i mamy jeszcze herbatę. Pamiętasz jak się nazywała? Kocur jakiś. Aha, herbata, która nazywa się kocur. Słodziutka, ale od owoców. Jest tutaj jabłko, jest żurawina, jest trochę cytryny. Do tego cynamon. Świetna, rozgrzewająca herbata. No i to jest takie miejsce, żeby przyjść, napić się, zjeść coś słodkiego. To miejsce ma taki klimat z Harry'ego Pottera. Sonia mówi, że to miejsce ma taki klimat z Harry'ego Pottera. No jest tutaj tak trochę mrocznie, trochę ciemno, ale bardzo przyjemnie. Zasłodziliśmy się. Ja przyjąłem dawkę udożywioną czekolady na kilka tygodni najprawdopodobniej. Oba napoje kosztowały po 14 zł, a kawałek brownie za 13 zł. A mówiłem, że jesteśmy na ulicy Moniuszki i tam w tle są słynne zapiekanki z ulicy Moniuszki, legenda Radomia, miejsce ukochane wśród Radomian. Takie klasyczne zapiekanki rodem z PRL-u, dużo pieczarek, ser i ewentualnie jakieś sosy.
ja nie przepadam za takimi klasycznymi zapiekankami, gdzie rządzi przede wszystkim ten smak pieczarkowy. Domyślacie się pewnie dlaczego. Nie lubię pieczarek. Wolę te takie nowocześniejsze wersje zapiekanek, w których jest więcej składników. Myślę, że nie ma sensu, żebym ja próbował te zapiekanki, bo zwyczajnie w świecie to nie jest produkt dla mnie. A po co mam próbować? Po co mam się krzywić? Tak uparłem się przy tym, żeby nie jeść nic z kuchni włoskiej, nie jeść w żadnej restauracji z kuchnią włoską, że nie bardzo miałem co znaleźć na obiad. Jest jakiś sushi bar, jakiś kebab, jakiś burger, ale wszystko mnie jakoś tak nie zachęcało do siebie. No i wylądowaliśmy na pizzy. Jesteśmy w miejscówce, która nazywa się Drewno i Ogień. Słyszałem, że ta pizzeria zbierała jakieś nagrody za najlepszą pizzę w regionie. Na zdjęciach wyglądała ładnie, także tutaj przyjechaliśmy. Jak na pizzę, która ponoć w piecu spędza kilkadziesiąt sekund, tak się tutaj chwali to miejsce, dość długo czekaliśmy na swoje placki, bo jakieś pół godziny. I przez te pół godziny stwierdziłem, że nie lubię restauracji, w których puszczane jest radio, w których podawane są informacje, wiadomości. Wolałbym samą muzykę. Ja zamówiłem pizzę Diavola. Jest to pizza z sosem pomidorowym, mozzarellą, fior di latte, pikantną salsiccią, a także z chili. Jest faktycznie pikantna. Styl tej pizzy to jest coś w stronę pizzy neapolitańskiej, aczkolwiek taką typową pizzą neapolitańską bym jej nie nazwał. To ciasto nie jest aż tak lejące, ale generalnie jest spoko. Jest smaczne, choć nie na tyle, żebym się zajadał na przykład tutejszymi brzegami. To co na pizzy jest w porządku. Dobra kiełbasa, naprawdę ona tutaj daje tę ostrość. Spoko mozzarella, ten sos też jest naprawdę niezły. Na pewno ja bym rzucił dużo więcej lepszej pizzy. Tak jak mówiłem o Krafcie czy o Mela Rossa, że to są takie restauracje, do których fajnie nawet specjalnie przyjechać z Warszawy. No to tak, ta pizza absolutnie warta drogi skądkolwiek spoza Radomia. Raczej nie jest, ale to, co jest ciekawe tutaj, to dania, które w karcie nazwane są Ledgera. To jest propozycja dla tych, którzy nie chcą jeść całej pizzy, którzy może bardziej liczą kalorie. I to jest po prostu taka mniejsza pizzerka wielkości, nie wiem, połowy normalnej pizzy, podana z sałatką i opcjonalnie z domowym sosem winegre. Sonia sobie zamówiła taką pizzerkę w wersji z szynką gotowaną, suszonymi pomidorami, tam z sosem pomidorowym oczywiście i z serem. I generalnie było to ok, aczkolwiek myśleliśmy oboje, że ta szynka gotowana nie będzie w piecu, czyli że będzie dołożona, tak jak często na pizzy neapolitańskiej, dopiero po wyjęciu placka z pieca. Wtedy moim zdaniem jest smaczniejsza, a taka, z której tłuszczyk powycieka, robi się chyba jednak mniej apetyczna. Generalnie podoba mi się jednak to, że jest taka opcja tutaj i uważam, że akurat pod tym kątem inne pizzerie mogłyby coś takiego wprowadzić, bo rzeczywiście nie zawsze chce się jeść całą pizzę, a często przychodzi się z osobą, która całą pizzę zjeść chce i nie chce się nią dzielić, jak na przykład ja w tej chwili. Niedawno jedliśmy też pizzę w Białymstoku. Tam muszę przyznać, ta pizza w stylu neapolitańskim smakowała mi bardziej. Zarówno jeśli chodzi o wykonanie, jak i o jakość produktów, które były na pizzy. Choć tutaj też było całkiem w porządku. I pewnie 10 lat temu, kiedy nie było takiej konkurencji na tym rynku prawdziwie włoskich pizz, no to nie miałbym się do czego przyczepić, a teraz jest takie porównanie. Jak to wypada cenowo? Karafka wody niegazowanej z miętą i z cytryną 12 zł, pizza Ledgera Cotto 26 zł i pizza Diavola 32 zł. I tutaj podczas Śnieżycy kończymy film z Radomia. Udało się zjeść naprawdę świetnie momentami. Mela Rossa i Kraft, naprawdę udane restauracje. Z chęcią do nich jeszcze kiedyś wrócimy po więcej. Ten sernik z Mela Rossy będzie mi się śnił po nocach i będę go wspominał z uśmiechem na ustach. Taka informacja, z tego co wiem, właściciel restauracji Kraft, w której byliśmy na śniadaniu, z ekipą Jata Ramen otwiera niedługo ramen bar w Radomiu. I jeśli ta jakość z warszawskiego Jata Ramen będzie utrzymana, no to będzie kolejna dobra miejscówka w tym mieście. Dawajcie znać w komentarzach, gdzie warto zjeść w Radomiu i co warto zjeść w Radomiu. Przyda się na następną wizytę, a ja już się żegnam. Do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie, cześć. Smacznego!